Powstanie listopadowe było dziełem jakichś może 200 młodych ludzi, tak, nie więcej chyba niż 200. Gdy wybuchło, wieść o nim rozniosła się szeroko po całym świecie, podniecając wyobraźnię młodych radykałów oraz głównie poetów i artystów. Jaka szkoda, że to powstanie wcale nie podnieciło wyobraźni zachodnich, przede wszystkim francuskich i angielskich mężów stanu. A przecież, gdyby nie noc listopadowa, gdyby nie szaleńczy zryw podchorążych i swiskowców, car Mikołaj ruszyłby z wielką ofensywą na zachód i może, przekroczywszy Niemcy, stanąłby w Paryżu. Mobilizację wojsk rosyjskich ogłoszono w Petersburgu na 23 dni przed wybuchem powstania. Sam car dyktował komunikat dla prasy, ale jego wojownicze zamiary pokrzyżowało 200 zapaleńców. To brzmi niewiarygodnie, albo nawet śmiesznie, ale jest prawdziwe. Car zamiast ciągnąć nad Sekwanę musiał wszystkie swe siły zmobilizować przeciwko Polsce. Współczesna litografia szwedzka przedstawia powstanie jako walkę polskiego Dawida z rosyjskim Goliatem. Olbrzym, już powalony, wypuścił z ręki knut. Mały Dawid, trzymając w jednej dłoń miecz, a w drugiej chorągiew z orłem, nogą przydeptał Goliata. Patrzę na tę litografię i nie mogę od niej oczu oderwać. Goliat poddaje się, błaga o życie. Właściwie mały Dawid mógł zwyciężyć, gdyby... A w historii nie powinno się nigdy używać łącznika gdyby. Ale tym razem pofolgujmy sobie. Dawid mógłby zwyciężyć, gdyby doznał pomocy z zewnątrz, gdyby sam zdobył się na energię, gdyby na czele powstania listopadowego stał ktoś z głową na karku, a nie prosty żołdak, uparciuch i histeryk chłopicki. I jeszcze jedno gdyby. Powstanie mogło przynieść zwycięstwo, gdyby jego pierwsze kroki nie były jedną wielką komedią pomyłek. Polskiemu Dawidowi nie pomógł nikt. Zachęcało go wielu. Król francuski Ludwik Filip z daleka bił brawo. Dyplomacja francuska radziła Polakom, by jak najspieszniej zdetronizowali cara. Okropnie za nami ujmował się parlament i prasa paryska. Ulica także, a jakże, ale naprawdę nikt palcem w bucie nie ruszył. Nikt nie dał złamanego grosza. Kubek w kubek jak w 1939 roku. Nie dostaliśmy ani pożyczki, ani broni. Dawid ruszył do boju z Goliatem proce tylko mając w ręce. A prawda, byłbym niesprawiedliwy. Pospieszyła nam rychło z pomocą francuska poezja. W 2,5 miesiąca po wybuchu powstania już śpiewano warszawiankę de Lawinia. Już ją zdążył przerobić na polskie Karol Sienkiewicz, a muzykę dorobił Krupiński. Cóż za pośpiech. W jednej ze zwrotek Polacy wołają: o, Francuzi, czyż bez ceny rany nasze dla was są? Spod Marengo, Wagra, Mieny, Drezna, Lipska, Waterloo. Świat was zdradził, my dotrwali. Śmierć czy tryumf, my gdzie wy? Bracia, my wam krew dawali. Wyż nam za to nic prócz łzy? Rzeczywiście nie dała nam Francja niczego prócz oklasków i łez. Inny poeta francuski, Béranger, także napisał piękną piosenkę, w której czytamy: na skraju przepaści naród cały woła do nas: Francuzi, dłoń tylko nam dajcie, a będę uratowany. Niestety, czekaliśmy na tę dłoń bratnią na próżno. Polska rozporządzała w chwili wybuchu powstania około 40 tysiącami regularnego wojska. Rosja, ściągnąwszy swe dywizje z odległych guberni, mogła, ale dopiero w lutym, wystawić niespełna 100 tysięcy. Stosunek sił nie raził zbyt wielką dysproporcją. Żołnierz polski pod względem kulturalnym stał znacznie wyżej niż żołnierz rosyjski, dla którego służba była niczym innym, tylko katorgą. Chłop rosyjski wzięty w rekruty przepadał na zawsze. Nie wracał do wsi rodzinnej, był niewolnikiem. W wojsku polskim żyły jeszcze tradycje kościuszkowskie i napoleońskie. Choć Konstanty dokonywał cudów, by w żołnierzu zabić człowieka. Sam nosił spodnie tak obcisłe, że wkładał je z największym wysiłkiem przy pomocy kilku lokajów.
Kiedyś na pół żartem zapowiedział Krawcowi, że odeślę spodnie, jeśli dadzą się włożyć. To tylko dowcip, ale żołnierzy polskich dręczył. Chciał bowiem, by każdy z nich był w pasie tak cienki jak osa. Rezultatem tego zaciskania pasów była jakaś choroba oczu. Trudno uwierzyć nam w tę chorobę, ale współcześni pamiętnikarze gęsto o niej wspominają. Oślepnąć z powodu zaciskania pasa od portek. Niewiarygodne. Inne tortury stosowane przez Konstantego były grubo gorsze, zarówno pod względem fizycznym, jak moralnym. Chłosta, rózgi, knut, kije były na porządku dziennym. Ale może jeszcze bardziej łamały ducha w żołnierzach i w oficerach bezmyślna, idiotyczna musztra i parady. Miarą ogłupienia wojska stanowi pochwała, jaką wygłosił Konstanty po jednej z parad. Cesarz zauważyć raczył, że w formowaniu kolumn ludzie wszystkich trzech szeregów tak dokładnie trzymali ramiona, że ślady na ziemi wskazywały trzy linie zupełnie proste i równoległe, co stwierdziło, że nie było falowania, odrywania się i potrącania lokciami, a z powodu zachowania prawidłowej pozycji ramion nie miało miejsca najmniejsze zboczenie z kierunku. Idealem dla Konstantego byliby żołnierze olowiani. Oni trzymaliby ramiona jeszcze bardziej równo i sztywnie. Lecz pod tym względem stosunki w wojsku rosyjskim przedstawiały się jeszcze gorzej. Gdy przyszło do walki, wolny Dawid zwarł się z niewolnikiem Goliatem. Niestety Polska zaczęła wojnę zbyt późno, a pierwsze dni powstania były, jak się rzekło, wielką komedią pomyłek. W tej komedii, a raczej w tej bolesnej tragifarsie odegrała dużą rolę kobieta, mianowicie księżna Joanna. Dekorację stanowi żydowska karczma w Wierzbnie pod Warszawą. Umeblowanie skromne, bo tylko jakieś łóżko na prędce wstawione, kanapka, stolik i jedno jedyne krzesło. Wielki książę stoi, żona księżna Joanna śliźnia w kanapce. Na stoliku są dwa talerze i oboje księstwo zabierają się do bardzo bidnego obiadu, gdy z Warszawy przybywa delegacja złożona z dwóch książąt, jednego hrabiego i jednego profesora. Książę Czartoryski, książę Lubecki, hrabia Ostrowski i uczony historyk Lelewel. Już nie ma palca, gdzie wsadzić, a księżna nie rusza się, pragnąc asystować przy układach. Znamy tę postać z powieści Gąsiorowskiego, ale akurat w Londynie jakoś owej książki nie ma. Opieram się więc jedynie na pamiętnikach Barzykowskiego i na notatkach Lelewela. Księżna Łowicka bynajmniej nie zadowoliła się jakimś niemym statystowaniem, o nie, wyręczając męża, skleła księcia Lubeckiego, postawiwszy mu zarzut, że choć posiadał zaufanie cesarza i króla, przystąpił do rewolucji. Lubecki zaczął się tłumaczyć, ale księżna nie dopuściła go do słowa. Sama zaś zaczęła z patosem mówić, że jest dobrą Polką i że działa w interesie kraju. Zresztą nie umiem rozstrzygnąć, czy to był patos i deklamacja, czy szczere uczucie. Cytuję wedle pamiętnikarza. Księżna Łowicka, wziąwszy za ręce Lelewela i Ostrowskiego, zaczęła im przedstawiać, na co kraj Polski wystawiają. I w żywych kolorach smutną przyszłość malując, wzywała ich w najczulszych wyrazach, aby zaburzenie starali się uśmierzyć, bo była przekonana, iż to jest w ich mocy. Dziwna scena. Gdy Ostrowski postawił warunek, by wojska rosyjskie oddaliły się od stolicy i cofnęły do Rosji, oboje, więc Konstanty i Joanna, razem odpowiedzieli – to nastąpić może. W dalszym ciągu rozmów Konstanty właściwie nie bierze udziału, odstępując głos żonie, która kontroluje spisywanie punktów układu, raczej bardzo korzystnego dla księcia. A położenie księcia było kiepskie, nader kiepskie. Jeszcze wieczorem dnia 2 grudnia miał tyle wojska, że stosunek obu sił, rosyjskich i polskich, wyrażał się jak 10-7. W przeciągu nocy siły księcia stopniały tak, że stosunek wyrazić można za pomocą cyfry 8-11. Dodajmy, że żołnierze rosyjscy przez 4 doby są pod gołym niebem, bez płaszczów i głodni. Żywią się tylko rabunkiem. Polski Dawid mógł zabić Goliata, lecz zamiast to uczynić, puścił go wolno. To jeszcze nic, że puścił wolno, bo dołożył wszelkich starań, by wojskom rosyjskim nie stała się najmniejsza krzywda po drodze.
Rosjanie dostali asystę wojskową polską z ręki Chłopickiego. Wśród wielu pieśni, którymi obdarzyło nas powstanie listopadowe, znajduje się także trochę już zapomniany Mazur Chłopickiego. A pierwsza zwrotka tego Mazura brzmi: nasz Chłopicki, wojak dzielny, śmiały, powiedzie naszych zuchów wśród zwycięstw i chwały. Huk armat, szczęk palaszy, zaborców wnet odstraszy. Owszem, wojak dzielny, śmiały, gdy chciał być wojakiem, ale poza tym prostak, bez kultury, bez polotu, nie rozumiejący niczego, co się dookoła działo, nie rozumiejący przede wszystkim rewolucji. I właśnie on staje na czele powstania. Przed nim klęka 72-letni starzec Niemcewicz i błaga go, by przyjął władzę. Chłopicki jest człowiekiem niepohamowanym, wręcz furiatem. Ledwie przez 2 dni piastuje władzę, a już dochodzi między nim i generałem Krukowieckim do tak brutalnej awantury, że Chłopicki o mało życia nie utracił. Było to na posiedzeniu świeżo z takim trudem utworzonego rządu. Pisze wspomniany Niemcewicz. Twarz Chłopickiego zaiskrzyła się gniewem. Oczy mu słupem stanęły. Odszedł od zmysłów, padł na ziemię i pienić się zaczął. Zdawało się obecnym, że paraliżem był tknięty i robił tylko piersiami, nie mogąc przemówić ni słowa. Nieprędko przybył młody doktor Wolf, puścił mu krew, położył w łóżko, a życie jego było w wielkim niebezpieczeństwie. Zła to wróżba dla powstania, które ledwie się zaczęło, a już jego wódz może lada godzina kiwnąć, przepraszam, oddać ducha. Wszyscy wierzą w Chłopickiego, wszyscy patrzą na nic z uwielbieniem. 10 000 luda gromadzi się pod jego domem. Gdy zaś doktor Wolf wydał z okna biuletyn o poprawie, o tym, że wódz odzyskał przytomność, Warszawa odetchnęła z głęboką ulgą i radością. Nie wiedziała Warszawa, nie wiedzieli powstańcy, że ten wojak dzielny, śmiały myśli o wszystkim innym, tylko nie o tym, by wojować. Nie przypuszczał nikt, że Chłopicki, ogłosiwszy się sam 2 dni później dyktatorem, za rzecz najpilniejszą uzna wysłanie do Petersburga delegatów, którzy mieli zdobyć dla powstańców, nie mogę przełknąć tego słowa, amnestia. Poza tym nic bardziej nie dyskwalifikuje Chłopickiego w naszych oczach niż fakt, że car Mikołaj bardzo pochlebnie wyrażał się o nim jako o dyktatorze. To już jest kropka nad i. Goliat wymknął się z matni powstania, skorzystał z bezczynności Chłopickiego i, przykro mi, że tę prawdę muszę powiedzieć, wydał wojnę Polsce, choć powinno być na odwrót. Odmeldowuję się na dzisiaj. Za tydzień poszukamy świateł i znajdziemy je, znajdziemy na pewno. Dawid mimo wszystko sprawiał się dzielnie.